troszeczkę jest taki zaniedbany, nie? Ale my go tam doprowadzimy do kultury. I to troszeczkę utrudnia sprawę z tym koszeniem, nie? Dzień dobry, witam Was. Mamy świeży nabytek, który zrobimy przegląd. Nabytek też czy zabytek? Nabytek. Nabytek, no bo byśmy nabyli to, nie? Mamy dużo koszenia łąki. A kosiarką to za dużo roboty, bo to trzeba by było skosić, potem to z grabiarką zgrabić, wywieźć jeszcze, nie? A tu będzie bez roboty, tylko się zetnie i to zgnije, będzie jako obornik w tym, nie? I tutaj go mamy, o, jeśli go widać, to tak wygląda. Troszeczkę jest taki zaniedbany, nie? Ale my go tam doprowadzimy do kultury. I pojedziemy zrobić próbę, czy zda egzamin na naszych łąkach, czy nie. Bo ja to miałem już kiedyś orkan. I go sprzedałem, akurat się kupiec trafił i go sprzedałem, nie? No ale teraz, że jak to wyszło z tymi łąkami znowu do uprawy, no to nikt nie będzie kosiarką kosił i żeby to kurczę grabić i potem to wyładować i wywozić jeszcze, nie? Za dużo pracy jest. A tutaj to tylko, o, zapnie ciągnik, włączy kurczę go mać przekaźnik i rozbuja maszynę i można pruć. I z tyłu wylatuje, nie? A to... Ta rura to jest do cięcia zielonek. Jeżeli będzie trawa dobra, to można też i tym na przyczepę. No ale my na razie tak nie mamy inwentarzu, żeby chować to i to by to używał, nie? Ja tam proponowałem sąsiadom, nie? Bo tu nasz ma konie jeden, żeby to koń mi se wypasał. Ale to mówi, że to tam za daleko do tych koni było jeździć, z tego zrezygnował, nie? A tutaj na te łąki to tam troszeczkę to tak... Nie jest tak, jak powinno być, nie? To by trzeba było tam troszeczkę tych pniaków jeszcze pousuwać, bo tam rosły drzewa i to troszeczkę utrudnia sprawę z tym koszeniem, nie? Trzeba kawałkami wykaszać, kurczę, go mać, pniaki pozostawiać. Teraz go troszeczkę doprowadzimy tak do porządku, wyczyścimy go, przesmarujemy go i pojedziemy tam na łąkę, mamy takie troszeczkę pokosów, to się to zetnie. I się to ona rozsypie nam i jak obornik zostanie, nie? No zaraz pojedziemy i go sprawdzimy. Jak zda egzamin, to go zostawimy, a jak nie zda egzaminu, to go sprzedamy. Komuś, żeby jak potrzebuje to, będzie potrzebował, to sprzedamy. Żeśmy dojechali na pole po tym małym przeglądzie i teraz go rozłożymy i spróbujemy, tu mamy takie lusy troszeczkę takie podgnite i spróbujemy, jak to będzie szło, czy to będzie cięło, czy nie będzie cięło, nie? Tutaj to ominiemy, bo tu jest pniaki są, nie? I zaraz, teraz idziemy tam do ciągnika i rozłożymy orkana, nie?
Żeśmy zakończyli cięcie tej trawy i wychodzi bardzo ładnie. Nawet na dużej trawie, tu żeśmy też próbowali, idzie bardzo ładnie, nawet gałązki rozdrabnia też. Także to na drobne gałązki to można ciąć. Jest w porządku. Tylko trzeba będzie jeszcze noże wymienić, bo troszeczkę są zdarte. I niech troszeczkę jeszcze tak nie zbierają dobrze. Ale jak się wymieni noże, to będzie super. Klasa, tak będzie, o. Tylko jeździć. Jak trochę czasu znajdziemy, to walniemy mu ładną tapetę. Go odmalujemy taki kolor jak ma, tylko że będzie jaśniejszy, nie? Bo będzie nowy. A ten to jest stary z X lat. No. I to maszyna jest super na razie. Zdaję egzamin. I to by tak było tyle na dzisiaj. A resztę będzie w następnych odcinkach. Będziemy pokazywać, co będziemy robić. I wszystko pokażemy. Bye, bye.